Teatr Polskiego Radia przedstawia. Marek Mezencjusz do Tulii. Pozdrawiam cię. W moim poprzednim liście, Tulio, opowiadałem ci o swojej wędrówce z biegiem rzeki po Egipcie. Kiedy nastała zima, na próżno zatrzymałem się w Aleksandrii aż do jesiennych sztormów, czekając na twój przyjazd. Na próżno. Przekroczywszy 30, mężczyzna nie może już być niewolnikiem miłości. Przycichłem zatem. Moja gwałtowna namiętność wygasła, lecz to mnie zawiodło najpierw do podejrzanych miejsc w Aleksandrii, a potem do bibliotek. Ocenia się, że samych komentarzy do Iliady jest tu dziesiątki tysięcy zwojów, nie mówiąc o objaśnieniach do Platona i Arystotelesa. Poza tym jest tu nieskończenie dużo zwojów nigdzie nierejestrowanych. Podejrzewam, że po złożeniu tutaj nikt ich nawet nie tknął, nie mówiąc o przeczytaniu. Sądzę, że ze względów politycznych nikomu nie zależy na wyciąganiu z lamusa starych przepowiedni, którymi się zainteresowałem. Kto ma uszy, niechaj słucha! Królestwo Boże nadchodzi! Prostujcie mu drogi! Królestwo Boże nadchodzi! Prostujcie mu drogi! Tajemnica Królestwa. Pierwsza część słuchowiska według powieści Miki Waltari w przekładzie Kazimiery Manowskiej i adaptacji Ewy Stockiej-Kalinowskiej. W każdym razie w świętych księgach żydowskich przetrwała, choć nie bez kłopotów, jedna z najstarszych wiekiem przepowiedni o nadejściu władcy świata. Zwą go Mesjaszem. Kiedy dojdzie do władzy, Żydzi zapanują nad światem. A takie zuchwałe proroctwo ma uzasadnienie tylko wówczas, kiedy służy pokrzepieniu poczucia narodowego. Naród żydowski przeszedł haniebne i godne pożałowania koleje losu, niewolę w Egipcie i podobne jarzmo w Babilonii. Dopiero Persowie pozwolili im wrócić do własnego kraju. Wielu ludzi nienawidzi Żydów z powodu proroctwa, iż spośród nich narodzi się król królów, któremu zawdzięczać będą panowanie nad światem. Dlatego głośno już się tym nie chwalą. Jednego tylko jestem całkowicie pewien, a przekonanie owo potwierdziły zarówno wydarzenia naszych czasów, jak i układ gwiazd. Otóż świat przechodzi do nowej epoki, której znaki rozpoznawcze będą inne niż obecnej. Fakt to wyraźny i oczywisty, że pod tym względem panuje zgodność wśród astrologów Aleksandrii, Chaldei, Rodosu i Rzymu. Jest rzeczą ze wszech miar zrozumiałą, że z wejściem słońca w znak ryb wiążą się narodziny władcy świata. Jeśli jednak przyszły władca świata rzeczywiście wówczas się narodził, powinien mieć teraz około 37 lat. Sądzę, że coś byśmy już o nim słyszeli. Zgodzisz się zatem, Filonie, że koniunkcja gwiazd wzbudziła niepokój nie tylko na Rodos i w Rzymie, ale także wśród Żydów i uczonych na całym wschodzie. Oczywiście. Czyn Heroda Wielkiego jest tego dowodem. Czy sądzisz, że przyszłego Mesjasza zamordowano w kolebce? A któż mógłby zabić Mesjasza? Herod był już chory i rozum mu się pomieszał. Tylko przypadkiem nie pomyśl sobie, że wtedy narodził się Mesjasz. Czas jeszcze nie był dany. Zresztą na pewno już byśmy o nim usłyszeli. W każdej epoce rodzi się jakiś fałszywy Mesjasz i budzi niepokój prostego ludu Jeruzalemu. Za czasów Heroda wielu ludzi uciekło z Jeruzalemu i z innych miast do Egiptu. Jedni tam zostali, no a inni po jego śmierci wrócili w rodzinne strony. Chcesz powiedzieć, że nowo narodzonego Mesjasza ukryto w Egipcie, by uniknął prześladowań Heroda? Jestem Saduceuszem, czyli mam wątpliwości.
Opowiem ci bajkę, którą mi przekazano, gdy skończyłem 12 lat, a więc w chwili, gdy uznano mnie za dojrzałego. Za czasów Heroda z Betlejem w ziemi judejskiej uciekł stary rzemieślnik z młodą żoną i nowonarodzonym synkiem. Znaleźli schronienie w Egipcie. Ów mąż żył z pracy rąk i nikt o nich źle nie mówił, ale w pewien szabatowy dzień, kiedy zakazane jest wykonywanie jakiejkolwiek pracy, Żydzi z wioski spostrzegli małego chłopca, który lepił z gliny jaskółki. Zbili jego matkę, ponieważ chłopiec naruszył prawo szabatu. Ale on tchnął oddechem w glinę i żywe jaskółki wzbiły się w powietrze. Wkrótce potem cała rodzina zniknęła z owej miejscowości. Moim zdaniem ta dziecięca legenda świadczy tylko o tym, że za czasów Heroda uciekła do Egiptu nadzwyczaj bogobojna i mimo ubóstwa bardzo wyróżniająca się rodzina. Jeśli do bajki podejść racjonalnie, to można by przyjąć, że matka, broniąc małego przestępcy, tak umiejętnie powołała się na księgi, że zamknęła usta oskarżycielom. A przecież na podstawie naszych ksiąg można udowodnić wszystko. Kiedy rodzina zniknęła, równie tajemniczo jak przybyła, ludzie upiększyli całe wydarzenie przez nadanie dziecku cech nadzwyczajności. Chciałbym mieć umysł dziecka i tak jak ono wierzyć księgom. Ach, o ileż byłoby mi lżej. A tak balansuję na pograniczu dwóch światów. Grekiem nigdy nie będę. A w głębi serca nie czuję się już dzieckiem Abrahama. Kto ma uszy, niechaj słucha. Królestwo Boże nadchodzi. Prostujcie mu drogi. Królestwo Boże nadchodzi. Prostujcie mu drogi. Widzisz tego Żyda? Kto ma uszy, niechaj słucha. Głosi nadejście żydowskiego króla. Tylu pomyleńców pcha się z pustyni do miast, że straże nie nadążają z chłostaniem. A zresztą polityka władz chętna jest skłócaniu Żydów między sobą. Dopóki będą się nawzajem okładać kijami, inni mogą spać spokojnie. Ale zbliża się święto Paschy. Ostatnie statki i karawany z pielgrzymami wyruszają do Jeruzalem. Zobaczymy, jakie w tym roku wybuchną rozruchy. Chciałbym zobaczyć święte żydowskie miasto. Mądra myśl. Świątynia Heroda zaiste jest cudem świata. A rozruchami się nie przejmuj. Tak sobie tylko żartowałem. W Jeruzalem panuje rzymski rygor. Dla utrzymania porządku stacjonuje tam cały legion żołnierzy italskich. No, chodź. Na pewno przy moich koneksjach uda mi się zdobyć dla ciebie bilet na statek do Jopy lub Cezarei. Piszę w żydowskie święto Paschy, w ich świętym mieście Jeruzalem, w fortecy Antonia. Zdarzyło mi się coś niesłychanego, czego jeszcze sam nie potrafię sobie w pełni uświadomić. Już teraz nie lekceważę proroczych znaków. Zresztą w głębi serca nigdy tego nie czyniłem, choć tak lekko o nich mówiłem i pisałem. Przeraża mnie, że przez całą podróż ktoś mną sterował i choćbym się sprzeciwiał, niczego nie mogłem uniknąć. Ale jakie siły mną sterowały? Tego nie wiem. W poprzednim liście, Tullio, prawie jawnie ci napisałem, że jadę odnaleźć żydowskiego króla. I znalazłem go. Przed bramą Jeruzalem, ukrzyżowanego, choć jeszcze żywego. Ale zacznijmy od początku. Spostrzegłem, że niektóre grupy ludzi zatrzymują się przed bramą miasta i patrzą na pobliskie wzgórze, ale wielu zakrywało twarz i pośpiesznie szło dalej. Mój osiołek zaczął nagle stawiać dziwny opór. Kiedy podniosłem wzrok na szczycie porośniętego ciernistymi krzewami wzgórza, zobaczyłem trzy krzyże i odróżniłem przybite do nich trzy ciała. Na stoku góry od strony bramy stała duża gromada ludzi. Na trakcie utworzył się zator. Gdybym był w innym nastroju, przypuszczalnie odwróciłbym głowę, zapomniał o złych znakach i bodaj przemocą przebijał się do przodu. Ale widok tych trzech ukrzyżowanych w niewytłumaczalny sposób pogłębił we mnie uczucie depresji wywołane przez dokuczliwy wiatr, choć przecież nic mnie nie łączyło z losami tych ludzi, w ogóle mnie nie obchodzili. Nie wiem dlaczego, po prostu musiałem
obejrzeć ich z bliska. Najpierw tylko rzuciłem okiem na wijące się w konwulsjach ciała. Nad głową skazańca przybitego do środkowego krzyża spostrzegłem tabliczkę. Umieszczony na niej napis po grecku, łacinie i hebrajsku głosił: Jezus Nazarejski, król żydowski. Z początku nie wiedziałem, co czytam. Potem na zawieszonej głowie zobaczyłem głęboko wciśnięty wieniec cierniowy, który imitował koronę królewską. Z podbitych kolców spływały po twarzy krzepnące stróżki krwi. Niemal w tej samej chwili napis i rysy twarzy ukrzyżowanego zatarły się. Słońce zniknęło na niebie i w środku dnia zrobiło się tak ciemno, że z trudem odróżniałem stojących obok mnie ludzi. Ptaki zamilkły i jak to się dzieje w czasie zaćmienia słońca, ludzie tak ucichli, że słyszałem chrapliwy oddech ukrzyżowanych. Dzięki zaćmieniu słońca nie musiałem zbyt dokładnie widzieć hańby i cierpienia ukrzyżowanego Jezusa. Zdążyłem jednak zauważyć, że bito go po twarzy i rzymskim zwyczajem biczowano. Znajdował się w dużo gorszej kondycji fizycznej niż dwaj pozostali ukrzyżowani, którzy byli krzepkimi, twardymi chłopami z pospólstwa. Na krótką chwilę cała przyroda i ludzkie głosy utonęły w ciemnościach nocy. Potem spośród gromady gapiów rozległy się okrzyki strachu i grozy. Przerażenie tłumu wzrosło, gdy z ciżby przedarło się do przodu kilku znamienitych Żydów. Głośno krzyczeli, by ośmielić tłum i szydzili z ukrzyżowanego. Czyż nie jesteś pomazańcem Bożym? Pomóż! Pomóż nam i sobie! My sprawiedliwie odbieramy słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Razem ze mną dziś będziesz w ogrodach królewskich. Słyszałeś? Co wasz król rozumie pod słowem ogrody królewskie? I dlaczego jest ukrzyżowany, skoro nic złego nie uczynił? Jesteś pewno obcy w Jeruzalem. Wierzysz bardziej świadectwu Łotra niż Sanhedrynowi i namiestnikowi Rzymu, który go skazał. To nie jest król żydowski. On sam tak siebie nazwał i w ten sposób obraził Boga. Nawet wisząc na krzyżu bluźni Bogu, mówiąc o królewskich ogrodach. Muszę to wyjaśnić. Pilnuj lepiej swego nosa. Na pewno nie należysz do tych, których podburzył. Nie ma go co żałować. To wichrzyciel i buntownik. Gorszy niż ci dwaj złoczyńcy. Jestem obywatelem rzymskim, a ty mi grozisz? Ten Żyd mi grozi. Bracie, nie denerwuj się. Jeśli rzeczywiście jesteś obywatelem, to twemu dostojeństwu nie przystoi wszczynać awantury z Żydem. I to w przeddzień szabatu. Wylochastos! I jazda do domu! Ej, dość mielenia azorem! Żadnego cudu nie będzie. Lepiej idźcie do swoich baranich pieczeni i żeby wam kości w gardle nie stanęły! Jest Wigilia Szabatu, a Żydom nie wolno zostawiać ciało na noc. Całe Jeruzalem jest jak gniazdo jadowitych węży. Dlatego dobrze, że w przeddzień święta wiszą tu ci zbrodniarze, bo to jest ostrzeżenie dla innych, by nie wzniecali rozruchów. Ale ten w środku
był człowiekiem niewinnym i prorokiem. Gdybym był Żydem, uważałbym, że słońce schowało twarz ze zgrozy, a niebo boleje nad haniebną śmiercią Syna Bożego, bo właśnie ten Jezus twierdził, że jest Synem Boga. Zwierzęta też są niespokojne. Psy i lisy uciekają na wzgórza, a wielbłądy od rana stają w dęba przy bramie i nie chcą wjeżdżać do Jeruzalem. To fatalny dzień dla całego świata. Tak, fatalny dla całego świata. Ale to problem żydowski, nie rzymski. Prokurator nie chciał go skazać, lecz uwolnić. Ale tłum skandował: ukrzyżować, ukrzyżować. Sanhedryn zagroził skargą do cesarza, że prokurator popiera buntowników, dlatego namiestnik umył ręce w misce ofiarnej, żeby się oczyścić od niewinnej krwi. Żydzi wściekle wyli i krzyczeli, że biorą krew proroka na swoje głowy. A kto jest teraz prokonsulem w Judei? Powinienem to wiedzieć, ale jestem w mieście obcy. Przybywam z Aleksandrii, gdzie całą zimę studiowałem księgi. Poncjusz Piłat. Ależ ja go znam. A przynajmniej jego żonę poznałem w Rzymie. Czy nie jest nią Klaudia Prokula? Tak, tak, to ona. Panie, jeśli jesteś przyjacielem prokonsula, to serdecznie zapraszam. Spędź święto Paschy wśród Rzymian. W czasie świąt religijnych Żydzi są strasznie rozdrażnieni. Dlatego prokonsul chwilowo przeniósł swoją siedzibę z Cezarei do Jeruzalem, żeby od razu na miejscu gasić ewentualne zaburzenia. Teraz, gdy ukrzyżowali tego proroka, może będą trochę spokojniejsi. Choć za to nie można ręczyć. Jego zwolennicy pochowali się i raczej będą cicho, bo przynajmniej ten z krzyża już nie zejdzie. Wkrótce umrze. Ciała skazańców wiły się i dygotały w konwulsjach. Jezus jeszcze raz uniósł się na krzyżu, otworzył umęczone powieki, gwałtownie wstrząsnął głową i głośno zawołał: Eli, Eli, lama sabachtani, co z aramejskiego się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Wielu ludzi ogarnął taki strach, że odsunęli się daleko od krzyża i pozasłaniali twarze. Ukrzyżowany znowu coś powiedział. Stojący bliżej wołali, że ma pragnienie. Jakiś miłosierny człowiek wlał kwaśnego wina na gąbkę, którą nadział na ostry kij i podniósł do jego ust. Ani żołnierz, ani setnik nie oponowali. Nie wiem, czy Jezus był jeszcze w stanie pić. Na pewno zwilżył usta, bo jego głos zabrzmiał wyraźnie, kiedy zawołał: dokonało się. Byłem zupełnie pewny, że umarł, bo ziemia znów zadygotała. Głuchy podziemny grzmot, głębszy i straszliwszy niż poprzedni, rozległ się spod naszych stóp i oddalił w stronę miasta. Usłyszałem pękające skały i łoskot spadających głazów. Razem z innymi rzuciłem się na ziemię, bo choć to trzęsienie trwało krótko, było przerażające. Niebo powoli się rozjaśniało. Ludzie pełzali po ziemi. Krzyże nadal stały. A umęczony Jezus Nazarejski, król żydowski, wisiał bezładnie na przegubach rąk i już nie oddychał. Pokój Tobie, Władco Świata, Królu Żydowski. Twoje królestwo nie nadeszło.
Marek! Marek Mezencjusz! Ech, że też trafiłeś w tak paskudny dzień do Jeruzalem. No więc zobaczyłeś na własne oczy, że Jezus Nazaryjski umarł. Ale co sam? Za rok nikt go nie będzie pamiętał. Małżonka ucieszy się, gdy cię spotka. Nie jest zdrowa, ale na pewno z chęcią wstanie na wieczerze. Panie, przyszli przedstawiciele najwyższego arcykapłana domagają się, by przed zachodem słońca zdjęto ciała ukrzyżowanych. Powiedz, że nie wolno im tknąć ciała Jezusa Nazaryjskiego, bo już obiecałem wydać je komuś innemu. Tak jest. Z królem żydowskim są kłopoty nawet po jego śmierci. Tyś powiedział. Jestem człowiekiem doświadczonym i zazwyczaj nie zawracam sobie głowy bieżącymi sprawami. Ale ten fałszywy wyrok męczy mnie bardziej niż się spodziewałem. Rano Jezus sam przyznał mi się, że jest królem żydowskim. Ale dodał, że jego królestwo nie jest z tego świata. Dlatego uznałem, że nie jest groźny politycznie i nie chciałem go skazać. Ale Żydzi mnie zmusili. Padłem ofiarą żydowskiego wichrzycielstwa i intryg. Aresztowali go w środku nocy, w pośpiechu zwołali prawomocne zgromadzenie i wydali wyrok. Równie dobrze mogli go sami ukamienować za obrazę ich Boga. Ale nie zaryzykowali. Bali się gniewu ludu i postanowili wmieszać Rzymian. Ale co miał na myśli, kiedy mówił, że jego królestwo nie jest z tego świata? Nie należy do ludzi przesądnych, ale przecież ziemia drżała, kiedy umierał. Mógłbyś przynajmniej ty, jako gość, nie robić mi wymówek. Co moja żona czyni od samego rana? A setnika Adenabara wsadzę do paki, jeśli jeszcze raz zacznie ględzić o Synu Bożym. Ta syryjska zabobonność jest nie do zniesienia. Pamiętaj, że jesteś Rzymianinem. Marku, Marku, taka jestem szczęśliwa, że cię widzę. Może ty mnie rozweselisz w ten straszliwy wieczór. No, Klaudius, spróbuj się opanować. Wszyscy wiemy, że jesteś chora. To nie moja wina, że męczą mnie złe sny. Czy nie ostrzegałam cię, byś nie podnosił ręki na tego świętego męża? O tym człowieku dość już mówiliśmy. To był święty człowiek. Uzdrowiciel i cudotwórca, jakiego nigdy przedtem na świecie nie było. Gdybyś był mężczyzną i prawdziwym Rzymianinem, nie skazałbyś go. Ale na próżno umyłeś ręce. Od winy się nie uwolnisz. Sam przyznałeś, że nie znalazłeś w nim żadnej skazy. Kto rządzi w Jeruzalem, ty czy Żydzi? Nie wierzę w nic, czego nie ujrzę na własne oczy. Żadnych cudów nie czynił. Chytrze nadano wymiar polityczny całej sprawie, więc nie miałem innego wyjścia, jak go skazać. Chociaż z punktu widzenia jurysdykcji, to nie ja go skazałem. Pozwoliłem tylko, aby stało się zadość żądaniom Żydów. Polityka jest polityką. Ważny jest cel, a nie formalne prawo. Warto pozwalać Żydom, by stawiali na swoim wtedy, gdy idzie o drobiazgi. To zaspokaja ich dumę narodową. W sprawach dużej wali władza spoczywa w moim ręku. Mój panie, przez te wszystkie lata za każdym razem ustępowałeś Żydom. Zarówno w małych, jak i w wielkich sprawach. Ten jeden, jedyny raz miałeś okazję wykazać swoją męskość i miałbyś rację. Dlaczego nie zawierzyłeś mi, kiedy prosiłam, abyś nie skazywał człowieka niewinnego? Gdyby to wszystko nie stało się tak nagle, niespodziewanie i niezgodnie z prawem, i gdyby uczeń Jezusa nie sprzedał go Radzie za pieniądze, nie byłby nigdy skazany. Gdybyś ty miał bodaj tyle męskości, żeby przełożyć rozpatrzenie sprawy na czas po świętach, wszystko mogłoby być inaczej. W całym kraju miał po swojej stronie ludzi pracy i tych, których nazywają cichymi, skromnych ludzi oczekujących królestwa. Jest ich więcej niż myślisz. Przecież nawet członek Sanhedrynu prosił cię o pozwolenie złożenia ciała we własnym grobie. Wiem o wielu różnych rzeczach, o jakich pojęcia nie mają jego nieokrzesani uczniowie. A teraz na wszystko jest już za późno. Tyś go zabił. Gdybym nie skazał go na ukrzyżowanie, Żydzi natychmiast donieśliby do Rzymu, że nie jestem przyjacielem cesarza. Zakazałem ci, Klaudio, spotykania cię z tymi ludźmi. Ich mrzonki tylko pogłębiają twoje kłopoty. A co wy byście uczynili na moim miejscu? Ziemia się trzęsła, kiedy umierał.
Myślę, że naprawdę był synem Boga. Ale ty nie mogłeś inaczej postąpić. Teraz umarł i już nie wróci. A co będzie, jeśli wróci? Co wtedy zrobicie? O, to niech sobie wraca, moja droga. To już nie mój kłopot. Chciałbym więcej się dowiedzieć o tym jego królestwie. Zostawmy już ten przykry temat. Zaraz usłyszymy nowiny z miasta. Wołać sekretarza. Mów! Panie, trzęsienie ziemi wywołało w mieście wielką panikę, bo w tym samym czasie wewnętrzna zasłona świątyni pękła z góry do dołu. Ten mężczyzna, który sprzedał Nazarejczyka, wrócił w ciągu dnia do świątyni i oddał 30 srebrników. W domu arcykapłana zapanowało wielkie rozdrażnienie, kiedy wyszło na jaw, że dwaj członkowie rady, Józef i Nikodem, zdjęli ciało z krzyża i pochowali je w pieczarze niedaleko miejsca kaźni. Nikodem kupił całun, a także 100 funtów kadzideł, mirry i aloesu. Ale w ogóle miasto jest spokojne i zgodnie ze zwyczajem obchodzi Wigilię Paschy. Zwolennicy Jezusa rozsypali się jak pióra na wietrze. Sanhedryn postanowił upowszechnić tezę, jak napisane, że lepiej, kiedy jeden umrze za naród, niż miałby wyginąć cały naród. To już uspokoiło nastroje. Aha, jeszcze jedna sprawa, choć nie wiem, czy warto o niej wspominać. On, Jezus, groził, że zmartwychwstanie trzeciego dnia. Skąd ta historia się wzięła, nie wiem, ale mówią o tym w domu arcykapłana. Teraz tam debatują, w jaki sposób zabezpieczyć się przed taką ewentualnością. Każ opieczętować grób oficjalną pieczęcią 12 Legionu i niech wzmocnią warty przy grobie. Droga Tullio, pomyślałem, że spacer dobrze mi zrobi i wraz z wyznaczonymi żołnierzami poszedłem w towarzystwie sekretarza aż do grobu. Tuż obok miejsca kaźni znajdował się piękny ogród, a w nim wykuty w skale grób zamknięty ogromnym głazem. Odsunięcie takiego głazu wymagało siły dwóch ludzi. Sekretarz uznał, że nie ma potrzeby otwierać grobu, skoro postawieni przez Żydów wartownicy twierdzili, że kamienia nikt nie tknął od czasu, gdy przywalono wejście. Kiedy sekretarz pieczętował grób, czułem unoszący się zza głazu silny zapach mirry. Choć może to tylko kwiaty kwitnące dookoła pachniały tak mocno. Tej nocy długo nie mogłem zasnąć. Wreszcie usnąłem twardo, ale na krótko, bo przed świtem zbudziło mnie ponowne trzęsienie ziemi. Było dłuższe i bardziej przerażające niż poprzednie. Przez to trzęsienie ziemi opóźniła się poranna zmiana warty. Tak, tych dwóch cymbałów wysłano, aby zmienili nocną wartę przed wiadomym ci przeklętym grobem. Było tam w nocy na stałe 6 ludzi i jeszcze 2 na wypadek, gdyby któryś zaspał. Ci tutaj wrócili i twierdzą, że pieczęć Legionu jest złamana, głaz odsunięty od wejścia, a nocni wartownicy przepadli bez śladu. A ciało chociaż jest w grobie! Nie weszliśmy do grobu. Nie było rozkazu. Baliśmy się zostać w pojedynkę. Nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego. Po prostu wstrząs ziemi przesunął głaz u wejścia do grobu. Tamci syryjscy zabobonni tchórze uciekli i boją się wrócić. Trzeba natychmiast szukać ich jak dezerterów. Zasłużyli na najwyższą karę. Ty, Marku, masz trzeźwy umysł i jesteś wystarczająco biegły w prawie. Zabierz Adenabara i tych 2 żołnierzy i zobaczcie, co się stało. I przyjdźcie zameldować. Doszliśmy do groty. Ziała otworem, bo zamykający ją głaz stoczył się po zboczu i roztrzaskał o skałę. Nie zauważyliśmy śladów używania jakichkolwiek narzędzi. Razem z Adenabarem wszedłem do przedsionka grobowca i stamtąd wąskim korytarzykiem do właściwego grobu. Zanim oczy przyzwyczaiły się do ciemności, z trudem dostrzegliśmy tylko zwoje białego całunu na podłodze. Ale po chwili stwierdziliśmy, że ciało króla żydowskiego zniknęło. Zostały tylko zwoje materii. Stwardniały od mirry i aloesu całun
zachował wierne kontury ciała. Natomiast chusta, którą zakryto głowę Jezusa, leżała osobno. A nie mówiłem, że to był Syn Boga? Takich cudów nigdy dotąd nie oglądałem. Może i lepiej, że na razie tylko my dwaj to widzieliśmy. Chodźcie do mnie wszyscy, którzy stamtąd przybywacie. Ty, Marku, człowieku uczony i bezstronny świadku, stań koło mnie i pamiętaj, że Żydzi to ludzie hojni. Niechaj mój sekretarz sporządzi protokół. A wy, cierpiący za winy regionu, dokładnie opowiedzcie, co się wydarzyło. Klnę się na geniusza, duszę opiekuńczego cesarza i na świętego byka, że będę mówił prawdę. Żydzi za twoją zgodą zapłacili nam za pilnowanie grobu, do którego złożono Nazarejczyka. Wieczorem poszło tam sześciu. Po stwierdzeniu, że pieczęć jest nienaruszona, zwolniliśmy dziennych strażników, usiedliśmy przed grobem i przyjemnie spędzali czas. Dzięki szczodrobliwości Żydów mieliśmy wystarczająco dużo wina, żeby w noc nie zmarznąć. Graliśmy w kości, śpiewali i żartowali. Z upływem nocy pomieszała się nam kolejność wart i zaczęła się kłótnia, bo już nie wiedzieliśmy, kto ma czuwać, a kto iść spać. Byliśmy tak pijani, że faktycznie spaliśmy wszyscy, ale każdy był pewien, że dwóch z nas stoi na warcie. Tak było. Obudziło nas trzęsienie ziemi i zobaczyliśmy, że uczniowie ukrzyżowanego otworzyli grób i właśnie wynosili z niego ciało. Było ich wielu, a wyglądali groźnie i krwiożerczo. Kiedy zobaczyli, żeśmy się obudzili, rzucili głaz w naszą stronę i w ten sposób udało im się uciec. Ilu ich było? 12. Poprzękiwali bronią i strasznie wrzeszczeli, aby nas wystraszyć. Raczej nie było ich więcej niż 11, bo 12, który z nimi zerwał, zamordowali. Pasterze znaleźli jego zwłoki w pobliżu murów miasta. Czy zabrali ciało owinięte, czy też zdjęli z niego całun w grobowcu? Chyba był w całunie. Spieszyło im się przez to trzęsienie. Nie. To pomyłka. Zdjęli z niego całun w grobowcu, żeby ludzie uwierzyli, że on sam powstał z martwych. Na własne oczy widzieliśmy porozrywane tkaniny. Panie, wysłuchałem relacji tych godnych zaufania żołnierzy i mam głębokie powody wierzyć, że powiedzieli szczerą prawdę. Ich opowiadanie potwierdzają nasi żydowscy przyjaciele i nie żądają ich ukarania. Po cóż miałbym się mieszać do wewnętrznych spraw dyscyplinarnych Legionu? No co, czy dobrze powiedziałem? Słusznie. Jeśli ktoś ma uwagi, niech zgłosi je teraz. Pozwól mi mówić, panie. To znaczy, że i ty byłeś przy tych wydarzeniach, Marku? Ależ nie, tego nie twierdzę. Jednak ty sam wysłałeś mnie tam, abym sprawdził, co się stało. Tyś niczego nie widział. Trzymaj więc język za zębami w sprawach, których nie rozumiesz. Posłałem cię, ponieważ sądziłem, że żołnierze zdezerterowali i narazili na szwank honor Legionu. Ale oni stoją tu przede mną, potulnie jak owieczki i otwarcie przyznają się do wszystkiego. Adenabarze. Zlitowałem się nad wartownikami, ale to nie przeszkadza, żebyś ty ich ukarał. Moim zdaniem możesz ich wsadzić do aresztu, żeby przemyśleli, co właściwie zaszło. I nie zaszkodzi sprawdzić, ile dostali od Rady Żydowskiej za umiłowanie prawdy. Idź, Adenabarze, zorientuj się, co ci łajdacy naprawdę widzieli. Tak, panie. A teraz mów, Marku. Widzę, że aż cię ponosi od nadmiaru wrażeń. Panie, nie wiem, dlaczego postąpiłeś przed chwilą tak, jak postąpiłeś. Niewątpliwie musisz mieć ku temu ważkie powody. Oto najważniejsze powody na świecie. Skoro one rządzą światem. Jeśli Żydzi koniecznie, wyłącznie z przyjaźni wmuszają dary, to byłbym głupi, gdybym ich nie przyjął. Muszę myśleć o starości. Nie jestem zamożny. A Klaudia sama rządzi swoim majątkiem. Powiedziałeś,
One rządzą światem. Nie wierzę, aby świat nadal był taki, bo ukrzyżowany przez ciebie król żydowski wstał z martwych. Trzęsienie ziemi odwaliło głaz z grobu i wyszedł z niego przez całun i chustę, choćby nie wiem, co ugali wartownicy i Żydzi. Nienaruszony, mocno sklejony całun pogrzebowy. Aby ukryć ten fakt, starcy żydowscy porozrywali z wściekłości tkaninę. Inaczej, na własne oczy mógłbyś się upewnić, że wstał trzeciego dnia z martwych i wyszedł z grobu, jak obiecał. Adenabar potwierdzi to, co mówię. Naprawdę sądzisz, że zniżyłbym się tak bardzo, aby iść do grobu oglądać żydowskie wewery? Jest dla mnie zupełnie jasne, że opłaceni przez Żydów wartownicy będą tańczyć, jak im zagrają. Legionista nie zasypia na warcie, strzegąc pieczęci własnego legionu. Prawdopodobnie istotnie trzęsienie ziemi wyrwało kamień z włazu. Ale chciałbym wiedzieć, co stało się później. Nie przeczę, że ten żydowski uzdrowiciel wywarł i na mnie głębokie wrażenie. Głębsze niż myślicie ty i Klaudia. Dawni też zjawiali się w Judei uzdrowiciele, prorocy i mesjasze. To dziki, buntowniczy naród, który trzeba wiecznie temperować. Ale tamten człowiek nie był podżegaczem. Był pokornym mężem. Z trudem patrzyłem mu prosto w oczy, kiedy go przesłuchiwałem. Zauważ, że miałem okazję przesłuchiwać go sam na sam, bez świadków z gminy żydowskiej. Nie bał się mnie, nawet się nie bronił. Była w nim ogromna siła. No, jestem prokonsulem, ale wyznam, że w pewnym sensie czułem się od niego słabszy. Ale to nie było uczucie podległości czy zniewolenia. Nie. Raczej powiedziałbym, że czułem się dobrze, mówiąc do niego. A on spokojnie mi odpowiadał. Nie bronił się, nie spierał. Dlaczego mi o tym mówisz, panie? Abyś mnie mylnie nie osądzał. Chciałem jak najlepiej, ale warunki polityczne były naprawdę przeciw niemu. Nie można było go uratować, skoro on sam nawet palcem w swojej sprawie nie kiwnął. Przeciwnie, wyglądało na to, że tylko tego oczekiwał i z góry wiedział, jaki los go czeka. Wyjątkowy człowiek. Może święty, jak powiadają. Ale Bogiem to on nie był, Marku. Wybij to sobie z głowy. Był mężczyzną. Żywym człowiekiem. Sam we własne oczy widziałeś, jak umierał śmiercią człowieka. Wołać Adenabara. Co chcesz, abym opowiadał, panie? No, to nie jest już przesłuchanie, tylko poufna rozmowa. Nie powiem ci, mów prawdę, bo o prawdzie nikt z nas nie wie zbyt wiele. Ale powiedz tylko, co ci wartownicy sądzą, że widzieli? Każdy z nich dostał 30 srebrników. Za taką szczodrobliwość Żydzi włożyli im w usta swoje słowa. W rzeczywistości byli przerażeni i raczej wątpliwe, by odważyli się spać, bo się bali upiorów. Na początku trzęsienia ziemi wstrząs rzucił nimi o ziemię. Głaz z hukiem oderwał się i runął na skałę. Potem powtarzam tylko to, co usłyszałem. Nie trzeba było nawet chłosty, tak chętnie opowiadali, bo tak kiepsko się poczuli, kiedy zabraliśmy im pieniądze. No więc uniknęli zmiażdżenia przez toczący się głaz, ale dygotali ze strachu. Zobaczyli jasność, jakby błyskawice, chociaż grzmotu nie było. Ten błysk ponownie rzucił ich na ziemię i leżeli jak martwi. Ale nic nie słyszeli, głosów ani kroków. To też zaryzykowali i podeszli do grobowca. Po naradzie zostawili dwóch na warcie, a czterech udało się do Żydów, żeby ich powiadomić o zdarzeniu. Nie odważyli się na własną odpowiedzialność wejść do środka, żeby sprawdzić, czy ciało jest w grobie. Nie widzieli złodziei i nie wierzą, aby ktoś niepostrzeżenie wszedł do groty albo coś stamtąd wyniósł. Marku,
Które opowiadanie według ciebie jest bardziej wiarygodne? Czy to, które zdaniem Żydów odpowiada prawdzie, czy to, które teraz słyszałeś? Znam logikę sofistów i prawdy cyników. Filozofia uczyniła mnie sceptykiem, ale ziemska prawda była dla mnie zawsze jak kłujący nóż w sercu. Teraz to w pełni rozumiem. Na własne oczy widziałem, jak umierał. Sam stwierdziłem, że żadna ziemska siła nie byłaby w stanie otworzyć jego grobu. Prawda jest prosta, jak sam powiedziałeś. Jego królestwo dzisiaj rano zstąpiło na ziemię. Ziemia drgnęła i otworzyła grobowiec. Jasność oślepiła oczy wartowników, kiedy Jezus wstał i po prostu wyszedł z grobu. Czemu miałbym wierzyć w pokrętne historie, które nie odpowiadają prawdzie? Przestań się ośmieszać. Pamiętaj, że jesteś obywatelem Rzymu. A ty, Adenabarze, które opowiadanie wybierasz? Panie, ja w tej sprawie nie mam własnego zdania. Marku, czy rzeczywiście chcesz, abym stał się pośmiewiskiem, wszczynając alarm w Legionie i wszystkich garnizonach Judei dla schwytania człowieka, który wstał z grobu? Miałbym przecież taki obowiązek, gdybym ci uwierzył. Znaki szczególne poszukiwanego. Rana w boku aż do serca, rany na dłoniach i stopach, no i jeszcze to, że sam ogłosił, że jest królem żydowskim. Pomogę ci wybrnąć z kłopotu. Ja nie pytałem, czy przyjmujesz za prawdę, tylko o to, czyja relacja jest bardziej wiarygodna. Albo jeszcze lepiej, czyja relacja jest politycznie wygodniejsza, zarówno z punktu widzenia strony żydowskiej, jak i Rzymu. Zrozum, żebym nie wiem, co sam myślał, to i tak muszę postąpić zgodnie z interesem państwa. Już rozumiem. Dlaczego pytałeś, co to jest prawda? Niech będzie, jak mówisz. Pojmuję twoje zadowolenie. Żydzi rozwiązali problem, przynosząc wiarygodną, twoim zdaniem, wersję zdarzeń, dodając dary, żebyś łatwiej uwierzył. Oczywiście, że ich opowiadanie ma jasny cel. Wcale nie kładę dobrowolnie głowy w paszczę krokodyla, żebyś mógł mnie oskarżyć o polityczne pieniactwo. Taki głupi nie jestem. Pozwoliłeś mi mieć własną opinię. Nie zamierzam publicznie jej ogłaszać. Ale chciałbym poznać dzieła i nauki żydowskiego króla. Może jest w nich coś godnego zapamiętania. Nie będę ci przeszkadzał, jeśli tylko ostrożnie i bez szumu zechcesz zaspokoić swoją ciekawość. Teraz w Jeruzalem szumi, ale chyba nie zdajesz sobie sprawy, jak ulotna jest ludzka pamięć. Jego uczniowie jak wiatr rozlecieli się po świecie i wrócą do swoich domów. Wierz mi, za kilka lat nikt nie będzie o nim pamiętał. Kontynuuję moje opowiadanie wedle porządku wydarzeń. Twierdza Antonia jest ponura i ciasna. Nie chciałem tam dłużej mieszkać, stale śledzony przez wiele par oczu. Jestem zarozumiały, samolubny i zależny od swej cielesnej powłoki. We wszystkim, co widzę, jestem jak woda, którą przelewa się z jednego naczynia do drugiego, a ona za każdym razem przybiera inny kształt. Chciałbym być przynajmniej wodą trwale czystą. Ona jednak mętnieje i z czasem ulega zepsuciu. Setnika Adenabara uważam za swojego prawdziwego przyjaciela. Dzięki jego poleceniu nie musiałem mieszkać w jednym z zajazdów, tylko zająłem pokój gościnny u jego znajomego, syryjskiego handlarza starzyzną. Od młodości znam zwyczaje Syryjczyków. Wiem, że chętnie jedzą pikantne potrawy, utrzymują pokoje w czystości i w ogóle są uczciwi,
chyba że chodzi o wymianę pieniędzy. Pokój gościnny ma bezpośrednie wyjście na ulicę. Mogę więc wychodzić i wchodzić, kiedy tylko chcę. I bez pytania przyjmować gości. Kiedy będę już tylko zepsutą wodą, przeczytam wszystko, co napisałem od nowa, aby sobie przypomnieć, że dane mi było widzieć królestwo. Kto ma uszy, niechaj słucha! Królestwo Boże nadchodzi! Prostujcie mu drogi! Królestwo Boże nadchodzi! Prostujcie mu drogi! Tajemnica Królestwa. Druga część słuchowiska według powieści Miki Waltari w przekładzie Kazimiery Manowskiej i adaptacji Ewy Stockiej-Kalinowskiej. Rozgościłem się zatem na nowym miejscu, a kiedy zajaśniały gwiazdy, wyszedłem z domu, by odszukać Nikodema, członka rady, który bronił Jezusa. Nie wiem, w co wierzyć. Czy on był synem gwiazd? Czy był synem gwiazd, którego przepowiadano? Nie wiem. Niczego już nie rozumiem i nie nadaję się na nauczyciela Izraela. Mówili, że Jezus nie jest prawdziwym prorokiem, bo prorok nie może przyjść z Galilei. To prawda, w księgach nie mówi się o Galilei, ale jego matka, którą dopiero teraz spotkałem, twierdzi, że narodził się w judejskim Betlejem, w złych czasach Heroda. Księgi zaś świadczą, że wyzwoliciel przyjdzie właśnie z Betlejem. Wiele lat studiowałem księgi, sprawdziło się wszystko, co przepowiedziały, nawet to, że jego kości będą łamane. Przestań mi mówić, że w nim spełniły się zapowiedzi waszych proroków. Mam tylko jedno pytanie. Czy on powstał z martwych, czy nie? Jeśli z martwych wstał, to jest czymś więcej niż królem i nie ma sobie równych na tym świecie. Nie jestem podstępny i nie szykuję pułapki. Przecież żaden człowiek nie może mu już zaszkodzić. Odpowiedz mi. Serce drży we mnie i podpowiada, że znasz prawdę. Powiedzieli mi, że zmartwychwstał, ale nie wiem, czy w to wierzyć. Wczoraj wieczorem jego uczniowie zebrali się w izbie i zamknęli drzwi, ponieważ boją się prześladowań. Wtedy Jezus zjawił się między nimi i pokazał im rany na rękach, nogach i boku i tchnął na nich oddechem. Potem zniknął w taki sam sposób, w jaki przyszedł. Tak mnie zapewniali, ale bardzo trudno w to uwierzyć. Opowiedz mi o jego królestwie. Potajemnie spotkałem się z nim, kiedy przyszedł pierwszy raz na święto Paschy do Jeruzalem. Nie mogę zapomnieć, co mówił, ale nie zrozumiałem tego wtedy i teraz też nie rozumiem. Powiedział, że nikt, kto nie narodzi się powtórnie, nie ujrzy Królestwa Bożego. To nie jest nowa nauka. Orficy i Pitagorejczycy twierdzą, że w zależności od dokonywanych czynów człowiek rodzi się na nowo jako zwierzę albo roślina. Ja także zanegowałem jego naukę. Spytałem, jak może się narodzić stary człowiek? Przecież nie wejdzie powtórnie do łona matki. Wtedy Jezus dał mi klucz do swych słów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Wodę rozumiem. Wielu bowiem idzie na pustynię do bractwa, modląc się i czekając, a po okresie próbnym chrzczą ich. Jan też przyszedł z pustyni i chrzcił ludzi w wodzie, aż ściął go Herod Antypas. W tajnych misteriach Izydy wyświęcani wchodzą z ufnością po ciemku w głębie wody, ale mocne ręce wynoszą ich bezpiecznie i nikt nie tonie. To dobrze znany obrzęd, wcale nie nowy. Tak, chrzest z wody nie jest niczym nowym, ale spytałem go, co rozumie przez chrzest z ducha. Jezus odparł dobitnie i powoli.
to, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd pochodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Czy to już wszystko, co wiesz o jego królestwie? Słyszałem szum wichru. Wierzyłem, że wraz z nim królestwo zejdzie na ziemię. Wiele innych rzeczy mi mówił. Rzekł nawet, że Bóg nie posłał swego Syna na potępienie świata, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Ale tak się nie stało. Przybito go do krzyża i poniósł haniebną śmierć. Tego nie mogę zrozumieć. Skoro jego nie ma, nie ma i królestwa. Mało mi dajesz, nauczycielu Izraela, tylko szum wiatru, a do tego sam nie wierzysz w jego zmartwychwstanie. Już nie jestem nauczycielem Izraela. Jestem zraniony w sercu i przybity do ziemi. Coś ci jednak podaruję. Siewca rzuca ziarno i nie kłopocze się o nie, a kiedy śpi, ziarno kiełkuje, aż dojrzeje do ścięcia. Tak jest ze mną, a może i z tobą, jeśli jesteś szczery. Być może ziarno we mnie zostało posiane i teraz wzrasta. Może i w tobie zasiano ziarno i kiedyś dojrzeje. Nie mogę nic więcej uczynić, tylko czekać. Świadomy, jak mało rozumiem. Nie zadowolę się tylko czekaniem. Nie rozumiesz, że teraz masz jeszcze wszystko świeżo w pamięci? Każdy dzień coś z tej pamięci zabiera. Skontaktuj mnie z jego uczniami. Na pewno wyjaśnił im tajemnice królestwa bardziej zrozumiale. Skłonny jestem uwierzyć, jeśli będę miał dowody, że to wszystko prawda. Kto ma uszy, niechaj słucha. Królestwo Boże nadchodzi. Prostujcie mu drogi. Królestwo Boże nadchodzi. Prostujcie mu drogi. Jego uczniowie są przerażeni i ogromnie rozczarowani. To prości ludzie, jeszcze młodzi, niewiele rozumieją. Za jego życia spierali się między sobą na temat jego nauk, przydzielali sobie miejsca w królestwie i kłócili się o nie, żeby nie wiem co on im mówił, aż do samego końca wierzyli w królestwo ziemskie. Jeszcze ostatniego wieczora, zanim go w nocy aresztowano, zgodnie ze zwyczajem czekających na pustyni, jadł razem z nimi jagnię i zapewniał, że już więcej nie wypije wina, aż dopiero razem z nimi, w nowym królestwie. Sądzę, że z uwagi na tę obietnicę nie zgodził się przed ukrzyżowaniem przyjąć wina ze środkami odurzającymi. Naiwni uczniowie wierzyli, że zawezwie z nieba legion aniołów, którzy będą walczyć w jego obronie i założą królestwo, którym będą rządzić, jak teraz rządzą wielkie rody Izraela. Z tego wynika, że jego nauki jeszcze w nich nie dojrzały. Oni są tak prości, że nie wiedzą, co mają myśleć, chociaż byli przy wszystkich jego czynach. Gdybyś ich spytał, na pewno pogubiłbyś się w ich opowiadaniach jeszcze bardziej, niż oni sami są pogubieni. Dlaczego więc wybrał na uczniów tylko prostaków? Przecież mógł dobrać sobie ludzi uczonych. Dotykasz sprawy, która mnie boli. Podobno raz, gdy przemawiał do wielkiego tłumu, powiedział, że błogosławieni są prości, albowiem ich będzie królestwo. Mądrym i bogatym wszystko utrudniał. I ja mógłbym zostać jego uczniem, ale musiałbym zrezygnować ze stanowiska w radzie, nawet z rodziny, a także sprzedać warsztat garncarski i rozdać pieniądze ubogim. Stawiał takie twarde warunki, aby nam uniemożliwić przyłączenie się do niego. Miał jednak kilku przyjaciół wśród zamożnych i wpływowych ludzi, którzy po cichu go wspierali. W rzeczy samej miał kontakty, o których nie wiedzieli jego uczniowie,
bo on nie przywiązywał do tego wagi. Mimo wszystko chciałbym spotkać któregoś z tych prostych uczniów. Wiem, że nie jesteś rzymskim szpiegiem, lecz oni są teraz w takim szoku, żeby ci nie uwierzyli. Poradź mi, co mógłbym zrobić, bo nie potrafię tylko czekać, aż coś się wydarzy. Możesz wyruszyć w pielgrzymkę po Galilei. Iść drogami, którymi on wędrował, wyszukiwać cichych i pytać, co każdy z nich zapamiętał z jego nauk. Możesz rozmawiać z ludźmi uzdrowionymi przez niego. Jakże mam poznać cichych? Galilea leży daleko, a ja jestem cudzoziemcem. On chyba czynił też cuda w Jeruzalem. Nie chciałbym na razie wyjeżdżać z miasta, bo może się tu jeszcze coś wydarzyć. Tutaj możesz spotkać kobietę złej reputacji, z której wypędził szatana. W odległości krótkiego spaceru za miastem leży wioska Betania. Mieszka tam rodzeństwo, u którego się zatrzymywał. Jednej z sióstr pozwolił siadać u swoich nóg i słuchać nauk, choć to tylko kobieta. Ich brata obudził z martwych, a zwłoki już 4 dni leżały w grobie i, jak powiadają, cuchnęły. Idź, spotkaj tego Łazarza. W Betanii znajdziesz wystarczająco wiele cudów. Przyjmą cię, jeśli powołasz się na mnie. Słychać, cudzoziemcze? Co u ciebie słychać, niewiasto? Jestem twoim sługą, rozkaż tylko, a uczynię, co zechcesz. Idź, niczego od ciebie nie chcę. Jestem biedna. Nie mam pokoju, do którego mogłabym cię zaprowadzić. Ale tutaj zaraz obok jest nisza w murze. Nikt nas nie będzie widział. Weź pieniądze i daj mi spokój. Nikt jeszcze w życiu nie dał mi podarunku, niczego w zamian, nie żądając. Niechaj Bóg Izraela pobłogosławi cię. Choć nie jestem godna nikogo błogosławić i nawet te pieniądze nie są godne, bym je złożyła na ofiarę w świątyni. Powiedz swoje imię, abym wiedziała, za kogo mam się modlić. Nazywam się Marek, jestem w Jeruzalem obcy. Imię twojej sługi Maria. W Izraelu Marii jest więcej niż ziaren w owocu granatu. Dlatego powiem ci, że jestem Marią z Beret. To taka wioska przy dużej studni. A żebyś mógł odróżnić mnie od innych Marii, które z pewnością spotkasz na swojej drodze, skoro jesteś taki życzliwy. Nie jestem życzliwy. Spłaciłem tylko pewien dług i nie trzeba mi za to dziękować. Idź w pokoju, co i ja uczynię, i nie musimy o sobie pamiętać. Nie garć modlitwą ubogiej. Może kiedyś odwdzięczę się przysługą, której nie będziesz się spodziewał. Nic mi nie jesteś dłużna. Nie proszę o twoje usługi, tylko szukam drogi. Ale wątpię, byś ty mi ją mogła wskazać. Pytasz o drogę, cudzoziemcze? Dróg jest wiele. Często prowadzą na manowce. Na pewno zawiodłabym tam ciebie, gdybym usiłowała cię prowadzić. Powiedziano mi, że jest tylko jedna droga. Chciałbym być również cichy i pokornego serca, gdybym potrafił. Niezdrowi potrzebują uzdrowiciela, lecz chorzy. Nie ulitowałeś się nade mną, tylko chciałeś spłacić swój dług, który był ci ciężarem. Wątpię, żebyś był tak chory, aby w swym sercu naprawdę pragnąć wejść na tę drogę. Polecono mi wybadanie twoich zamiarów. Gdybyś poszedł za mną do niszy, oboje odeszlibyśmy w podłych nastrojach. Ale teraz mogę dać ci nadzieję, jeśli szczerze pytasz o drogę. Jestem szczery i nie życzę nikomu źle. Chcę tylko znać prawdę o pewnej sprawie. Ale nie sądzę, abyś coś o tym wiedziała.
jaką ty mi możesz dać nadzieję, Mario? Czy znasz bramę wodną? Nie znam, ale na pewno łatwo ją znajdę, jeśli będzie trzeba. Wyjdziesz przez nią do Doliny Cedronu i na drogę do Jerycha. Być może jest to droga, której szukasz. A jeśli ta nie okaże się właściwa, to któregoś dnia wróć do bramy wodnej i rozglądaj się dookoła. Być może ujrzysz mężczyznę wracającego od źródła, który będzie niósł dzban wody. Idź za nim. Może on odpowie na twoje pytanie. Jeżeli nie odpowie, nic na to nie poradzę. Noszenie wody nie należy do mężczyzn. Zarówno w Jeruzalem, jak i gdzie indziej wodę noszą kobiety. Po tym właśnie go rozpoznasz. Ale jeśli ci nie odpowie, nie nalegaj. Tylko wróć innego dnia i próbuj od nowa. Innej rady ci nie mogę dać. Jeśli twoja rada okaże się skuteczna, czego pragnę, będę znów twoim dłużnikiem, Mario. Przeciwnie. To ja spłacam swój dług, gdy mogę wskazać komuś drogę. Jeśli uznasz swój dług i będzie ci ciążył, daj pieniądze ubogim, a o mnie zapomnij. I nie szukaj mnie przy tej niszy w murze, bo nigdy tu już nie wrócę. Marek do Tulii. Opowiem ci o wyprawie do Betanii. Broda nieźle mi podrosła, kiedy włożyłem na siebie prostą tunikę i przybrudzony płaszcz podróżny, przypominałem raczej rabusia niż cywilizowanego Rzymianina. Od mojego syryjskiego gospodarza dostałem na drogę chleb, soloną rybę i kwaśne wino. I przez miasto udałem się do bramy wodnej. Maszerowałem w wesołym nastroju, czułem się jeszcze młody i silny, otwarty na świat i chłonny. Wysiłek fizyczny dobrze mi zrobił. Doszedłem do wniosku, że żyję w czasach, kiedy świat jest pełen zaskakujących oczekiwań i nikt nie wie, co się wydarzy. Ja, cudzoziemiec, mogę być równie blisko rozwiązania zagadki, jak ci, którzy tu żyją stale. Betanię ujrzałem z daleka. Kiedy podszedłem bliżej, dostrzegłem mężczyznę okrytego opończą ziemistej barwy. Pokój tobie. Czy ta wieś nazywa się Betania? Pokój również tobie. Czy zabłądziłeś, cudzoziemcze? Dróg jest wiele i wiele błędnych. Może umiesz wyprowadzić mnie na dobrą drogę? Czy to Nikodem cię tu przysyła? Ja jestem Łazarz. Czego chcesz ode mnie? Zapewne wiesz, że arcykapłani postanowili mnie także zabić. Jak widzisz, nie ukrywam się. Mieszkam we własnym domu. Niech przyjdą i zabiją moje ciało, jeśli będą mogli. Nie boję się ich. I ciebie się nie boję. Mnie nikt nie będzie mógł zabić, bo ja nigdy nie umrę. Czyś oszalał? Żaden człowiek nie może twierdzić, że nigdy nie umrze. Może już nie jestem człowiekiem. To prawda, mam ciało, jem, piję, mówię, ale ten świat nie jest moim prawdziwym światem. Niczego bym nie stracił, gdyby to ciało przepadło. Mówiono mi, że ten, który został ukrzyżowany jako król żydowski, obudził cię z martwych. Czy to prawda? Czemu pytasz, czy to prawda? Przecież siedzisz tu i widzisz mnie. Gdybym nie zachorował i nie umarł, może by już nigdy nie przyszedł tu i nie dostał się w ręce swych wrogów. Niepotrzebnie płakał przeze mnie. On był chyba synem Boga, który miał przyjść na świat. Chociaż ja wierzyłem w to inaczej niż moje siostry. Nie wiem, dlaczego mnie tak umiłował.
Nie miał po temu żadnego powodu. Ale chyba wierzysz, że jest Mesjaszem. On jest więcej niż Mesjaszem. I właśnie tego się w nim boję. Chyba słyszałeś, że trzeciego dnia wstał z grobu. Słyszałem. Dlatego przybyłem do ciebie, żeby o nim coś więcej usłyszeć. Nie musiałem oglądać grobu jak moje siostry, żeby uwierzyć. Ale powiem ci, cudzoziemcze, że z całego serca niczego tak gorąco nie pragnę, jak tylko tego, żeby na tym świecie więcej mi się nie objawił. Nie przeżyłbym spotkania z nim. Nie. Nie na tym świecie. Dopiero w jego królestwie. Jakie jest to jego królestwo? Czemu nie zapytasz wprost, jakie jest królestwo umarłych? Zapewniam cię, wszędzie tutaj jest śmierć, której doświadczyłem. Ten świat jest królestwem śmierci. Moje ciało jest królestwem śmierci, twoje ciało jest królestwem śmierci. A przez niego, jego królestwo przyszło na ziemię. Dlatego jego królestwo jest tu i wszędzie. Ale lepiej nie wierz w to, co mówię, bo mogłem coś pokręcić. Nie daj się tylko zmylić moim pesymizmem. Droga jest słuszna, to pewne. Jeśli nią pójdziesz, nie zbłądzisz. Zapewne chcesz spotkać moje siostry. Zaprowadzę cię do nich. Nie gniewaj się, że później się oddalę. Nie lubię przebywać w towarzystwie ludzi. Marek Mezencjusz do Tulii. Nie rozumiem, co mnie opętało. Czy to jakieś żydowskie czary, że w zakurzonym płaszczu, śmierdzący potem, biegam po żydowskiej wsi między gdakającymi kurami, żeby potwierdzić wskrzeszenie umarłego, uczynione cuda i istnienie Boga, który przyszedł na świat człowiekiem, zmarł i zmartwychwstał, aby zmienić ów świat? Bo jeśli to prawda, jeśli tak się stało, to świat nie może być taki sam jak dotychczas. To jest moja siostra Marta, a to Maria. Pytaj je, o co chcesz. Ja odchodzę. Chciałbym usłyszeć o nauczycielu. Wiadomo mi, że był waszym gościem, a nawet wskrzesił waszego brata. Marto, on był Synem Bożym. Jeśli chcesz, zwołaj ludzi z całej wioski, bo wszyscy byli obecni, gdy kazał odwalić kamień z grobu i głośno wezwał naszego brata, żeby wyszedł. Ludzie z rozdziawionymi ustami gapili się na niego. We wsi mieszka też ślepiec, któremu przywrócił wzrok. Czy chcesz i jego zobaczyć? Słyszałem już, że uzdrawiał ślepych i chorych. Chciałbym raczej dowiedzieć się o jego królestwie. Co o nim mówił? On z góry wiedział, że umrze. I jak to się stanie? Chociaż myśmy tego nie rozumieli. Ale dlaczego musiało się tak stać? Dlaczego musiał umrzeć tą haniebną śmiercią? Tego ani ja, ani moja siostra nie rozumiemy. Powiadają, że to wszystko stało się dla wypełnienia pisma. Moim kobiecym rozumem nie mogę pojąć, jaka jest korzyść z tego, że pismo się ziściło. Ale być może pisma muszą się spełniać, aby mądrzy mężowie mogli uwierzyć. Ale co on mówił o sobie i o królestwie? Opowiedz ty, Mario, boś tego słuchała. Mnie nie trzeba było słów, bym uwierzyła, że jest więcej niż człowiekiem. Nigdy żaden człowiek nie mówił tak, jak on. Mówił jak władca. Powiedział, że przyszedł, aby rozjaśnić świat i aby nikt, kto w niego wierzy, nie został w ciemnościach. Wy, Żydzi, macie święte księgi.
od dziecka uczycie się przykazań i wiecie, kiedy je łamiecie. On nie przyszedł tu osądzać ludzi. Przyszedł, żeby wyzwolić nas spod władzy pisma, żeby powiedzieć nam, że nikt nie jest bez winy. Pismo mówi, że jeśli ktoś powie zaciekle bodaj jedno słowo przeciw swojemu bratu, zasłużył na potępienie. Ale on nikogo nie oskarżał. Zdarzało się, że mówił, twoje grzechy są odpuszczone. Dobrze wiesz, że czegoś takiego człowiek nie może powiedzieć drugiemu człowiekowi. Czy to nie świadczy, że był czymś więcej? Szczerze pragnę zrozumieć, ale sam widziałem, jak cierpiał i umierał na krzyżu jak człowiek. Nie zszedł z krzyża. Nie przyszli aniołowie, aby ukarać jego oprawców. To wszystko okryte jest jeszcze tajemnicą, której nie umiemy wyjaśnić. Chcesz, abym uwierzył, że był równocześnie człowiekiem i Bogiem? Nie mogę w to uwierzyć. Mógłbym zrozumieć Boga, który uczestniczy we wszystkich wydarzeniach i jest cząstką każdego z nas. Ale Bóg to Bóg, a człowiek to człowiek. Wiem to, co wiem i czuję to, co czuję. Ty też się domyślasz, chociaż nie rozumiesz. Inaczej nie przyszedłbyś do nas pytać o drogę. Jak możesz rozumieć, skoro i my nie rozumiemy? Wierzymy tylko, bo nie możemy nie wierzyć. Wierzycie, boście go kochali. Z pewnością był niezwykłym człowiekiem i wielkim nauczycielem, ale trudno go kochać jedynie na podstawie tego, co się usłyszało. Ale ty, piękna niewiasto, nauczasz mnie lepiej niż nauczyciel Izraela Nikodem. Och, nie nazywaj mnie piękną. O tak, moja siostra jest naprawdę piękna. Miała wielu starających się. Po śmierci rodziców zostałyśmy pod opieką Łazarza. Toteż kiedy Jezus wskrzesił naszego brata, był to czyn prawdziwie miłosierny. Inaczej byłybyśmy bezradne. Z początku baliśmy się, bo uczeni w piśmie grozili, że przyjdą z miasta i ukamienują Łazarza, ale teraz chyba tego nie zrobią, skoro już zamordowali Jezusa. Żebym nie wiem, co zrobiła, nie potrafię żyć bez opiekuna, choć on tego nie pochwalał. Sądzę, że już za długo wam przeszkadzałem. Dziękuję, żeście tak chętnie mnie wysłuchały i udzieliły wyjaśnień. Pokój wam. Nie wracaj do miasta w najgorętszą porę. Zostań i odpocznij. Do Jeruzalem nie jest daleko, ale jeśli pozwolicie, zostanę, żeby odpocząć. Tak dobrze się tu czuję. Połóż się i prześpij. Dlaczego zdejmujesz mi buty, Marto? Przecież nie jesteś moją służącą. Być może kiedyś komuś zrobisz to samo, choć nie będziesz jego sługą. Widzę, że jesteś zmęczony, przygnębiony i pełen niepokoju. Choć wszystkie członki masz całe i zdrowe, a głowę pełną przeróżnej mądrości. On sam w ostatni wieczór uczynił taką przysługę swoim uczniom, kiedy się spierali między sobą, który z nich będzie najważniejszy w jego królestwie. Panie, zlituj się nad ślepym, panie. Pokój tobie. Masz. Jedz. A torbę zatrzymaj, nie będzie mi potrzebna. Wieczór nadchodzi. Noc blisko, a oni przyszli zabrać mnie z tego miejsca, w które rano przyprowadzili. Miej litość, miłosierny człowieku. Zaprowadź mnie do miasta. Tam znajdę drogę, a tutaj poza murami zabłądzę, potknę się na kamieniach i spadnę w przepaść. Przecież dostałeś ode mnie jedzenie i zupełnie dobrze.
dobrą torbę. No miej zmiłowanie nad ślepcem ty, który widzisz. Odprowadź mnie do miasta, a będę cię błogosławił. W ciemności nocy zmarznę, psy będą po mnie skakać i lizać moje rany. Dróg jest wiele, niektóre prowadzą na manowce. Skąd wiesz, że nie sprowadzę cię z drogi i nie zrzucę w przepaść, żeby się od ciebie uwolnić? Ufam ci. A cóż innego mogę uczynić, jeśli nie ufać, że mnie doprowadzisz? No przecież sam nie znajdę drogi. Przekonałeś mnie. Schwyć koniec mojej laski i pomóż mi wstać. Wówczas nie powrócisz, szat. Nie będę ciągnął cię jak bydlę na postronku. Podaj mi ramię. Dlaczego wyprowadzili cię tak daleko od bramy, skoro nie możesz sam wrócić do miasta? Cudzoziemcze, jestem za słaby, żeby dbać o swoje interesy przy bramie. Kiedy miałem siły, żebrałem przed świątynią. Dbałem o swoje sprawy i biłem innych tą lagą, choć jestem ślepy. Ale jak osłabłem, sam zacząłem zbierać guzy i siniaki. W końcu wyrzucili mnie spod bramy i muszę codziennie prosić kogoś miłosiernego, żeby mnie wyprowadził za miasto. W świętym mieście jest mnóstwo żebraków, a wielu z nich ma dużo sił. Masz piękny płaszcz, z dobrego materiału, ładnie pachniesz, cudzoziemcze. Na pewno jesteś bogaty. Czemu wędrujesz poza murami miasta bez przewodnika? Czemu nikt nie biegnie przed tobą, aby wołać o wolną drogę dla ciebie? Sam muszę znaleźć swoją drogę. Czy słyszałeś o królu żydowskim, którego ukrzyżowano? Co o nim myślisz? Dosyć się nasłuchałem o tym człowieku. Dobrze, że go ukrzyżowali. A mnie mówiono, że był to dobry i miłosierny człowiek, że uzdrawiał chorych i zapraszał do siebie ciężko pracujących, zapewniając im chwilę spokoju. Spokoju? Wszystko chciał zburzyć i zniszczyć. Nawet świątynię. To był buntownik i nieżyczliwy człowiek. Wtedy, wczesnym rankiem, ja też byłem wśród tych, co krzyczeli: ukrzyżować! Ukrzyżować! Nawet Rzymianin wahał się, czy go skazać, bo nie zna naszych praw. A zresztą oni zawsze cieszą się, gdy ktoś obraża świątynię i Boga. Wszyscy prawdziwi żebracy są zależni od świątyni i od władzy porządkowej. Dlatego szybko nas skrzyknięto, żebyśmy wołali z gromadą innych. Prawdę mówiąc, sam krzyczałem: wypuścić Barabasza! Barabasz był niewinny w porównaniu z Jezusem. No, nie zrobił nic złego. On tylko ukatrupił Rzymianina. Nie rozumiem cię. Musisz być bardzo zły, skoro się tym chełpisz. Gdybyś w niego uwierzył, może zdołałby uzdrowić i ciebie. Tyś co za jeden, że tak gadasz? Na pewno jesteś trefny, skalany. Lepiej prowadź mnie za laskę, żebym nie musiał ciebie dotykać. Bóg Izraela jednym tchnieniem spaliłby cię na popiół, gdybym cię przeklął. Skoro jesteś zwolennikiem Jezusa, to niech cię żywcem zje robactwo. Spokój się, brama jest blisko. Doprowadzę cię. Tylko uważaj, żebym cię nie skalał. Pokażę ci coś cudzoziemcze. Gdybym był silniejszy, udusiłbym cię. Ucz się, nigdy nie spełniaj bez namysłu próśb nieznajomych spotkanych na pustej drodze. I nie odprowadzaj żebraków. Gdybym był silniejszy, to bym cię obezwładnił i przywołał na pomoc kamratów. Straciłbyś ten piękny płaszcz i sakiewkę. A gdybym był złośliwy,
kciukami wgniódłbym twoje ślepia, żebyś nie mógł mnie rozpoznać i wydać. Tak, 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 tak. A gdybyś był Rzymianinem, z radością bym cię zatłukł. Dzięki za ostrzeżenie. Dlaczego sądzisz, że nie jestem Rzymianinem? Żaden Rzymianin nie zechciałby mnie prowadzić. A od Rzymianina nie można oczekiwać miłosierdzia. Dostałbym kopniaka albo biczem po gębie. Oni tylko budują drogi i wodociągi, ha? I pilnują miar i wag. A ty niewiele wiesz o podłości tego świata. Znasz tego sparaliżowanego, o którym opowiadałeś? Czy naprawdę jest zły na uzdrowiciela? Ja go nie znam. Powtórzyłem, co słyszałem. Ale czemu Jezus uzdrowił tylko jego? Czemu nie uzdrowił nas wszystkich? Czemu jeden dostąpił miłosierdzia, a drugi do końca życia musi być kaleką? No przyznaj, że mamy swoje powody, aby mówić źle o uzdrowicielu. A słyszałeś, że ten Jezus wstał z grobu trzeciego dnia? Babskie gadanie. Ty w to wierzysz? Wiadomo, że uczniowie wykradli ciało z grobu, żeby lud oszukiwać aż do końca. Bóg gdzieś tam jest, no i niech sobie będzie. Ale tu, na ziemi, nie ma innej władzy, tylko pieniądz i pięść. Patrz, podnoszę z ziemi kamień. Wierzysz, że się zmieni chleb? Tak samo nie może się zmienić świat. To jest świat nienawiści, zbrodni i rozpusty, chciwości i zemsty. Bóg Izraela też jest Bogiem zemsty. Rzymian czeka zły koniec, ale to nie będzie zasługa Galilejczyka. Jezusie Nazaryjski, jeśli byłeś i jesteś królem żydowskim, jeśli jesteś w swoim królestwie, a twoje królestwo aż tu się rozciąga i trwa, zamień ten kamień w chleb, a uwierzę w ciebie. To nie kamień, no to ser. Kawałek mocno wyschniętego sera. Musiał wypaść z chłopskiego kosza na drogę, pokrył się kurzem i wyglądał jak kamień. Jesteś magiem. Zmieniłeś kamień w ser, przywołując imię Nazarejczyka. Ser czy chleb? Wszystko jedno, i to jest pożywienie. Nie wzywaj tego człowieka. Izraelici! Izraelici, człowiek, który idzie ze mną, przyprowadził mnie tu, jest opętany! W moim ręku przemienił kamień w ser, wzywając imienia ukrzyżowanego Jezusa! Ukamienujcie go! Na pewno jest uczniem tamtego i ściągnie na nas złe moce. Masz, człowieku, ten płaszcz, który tak chciwie obmacywałeś. Niech ci się w życiu przyda, abyś nie marzł, jeśli kiedyś zostaniesz na noc przy drodze, bo nie znajdzie się nikt, kto by ci odprowadził. No czy teraz wierzycie, że jest opętany? Gdybym go uderzył w jeden policzek, on nadstawiłby mi drugi! Taki jest głupi! Droga Tulio, powtarzałem w duchu, że przecież wszystko można było wcześniej przygotować, tylko nie ten wyschnięty ser, który wytropił ślepiec w stercie identycznych okrągłych kamieni. Mój gospodarz, syryjski kupiec, ujrzawszy mnie wchodzącego do domu w samej tylko tunice, sądził, że dostałem się w łapy rozbójników. Wielokrotnie prosząc mnie o wybaczenie, przyniósł bardzo ładny, pasiasty płaszcz wełniany, ozdobiony w rogach maleńkimi frędzelkami. Skubał i miętosił materiał, aby zademonstrować, że to doskonała i bezbłędnie ufarbowana judejska wełna. To żydowski płaszcz!
Te frędzelki można obciąć, chociaż nikt nie zabroni ci ich nosić. Zwłaszcza, jeśli nadal będziesz zapuszczać brodę. O, sam też się boję i szanuję Boga Izraela. Niekiedy chodzę do przedsionka świątyni i składam dar w puszce ofiarnej, żeby mi handel szedł lepiej. Ile chcesz za ten płaszcz? W żadnym wypadku nie wezmę od ciebie ani grosza. Jesteś dziś zbyt hojnie nastawiony. Więc nie wychodź wieczorem z domu. Idź do pokoju i prześpij się. Twarz ci płonie, a oczy błyszczą. No, poślę po młodą niewiastę, która obcuje z cudzoziemcami. Ale ona może przyjść dopiero po zmroku, inaczej straciłaby dobrą opinię. Ona zatrzyma cię w łóżku. Zaśniesz jak niemowlę. Obudził mnie rozdzierający ryk świątynnych trąb. Jutrzenka barwiła skraj nieba i pierwsze promienie słońca oświetlały odległe szczyty gór. Umysł miałem jasny, choć skostniałem z zimna. Stan upojenia przeszedł, ale nadal byłem jakby natchniony. Dlatego siedziałem w domu i spokojnie hodowałem brodę, beznamiętnie opisując w dzienniku wszystko, co mi się ostatnio wydarzyło. Kiedy skończę, pójdę do bramy wodnej. Gdzieś we mnie tkwi przekonanie, że wszystkie moje dotychczasowe i przyszłe przeżycia mają swój cel, że ktoś je dla mnie zaplanował. I to przekonanie napawa mnie poczuciem bezpieczeństwa. Może pisałem o bzdurach, ale nie wstydzę się ani jednego słowa. Teatr Polskiego Radia przedstawił drugą część słuchowiska Tajemnica Królestwa według powieści Miki Waltari. Adaptacja Ewy Stockiej-Kalinowskiej. Podajemy obsadę. Marek Nemezjusz, Marek Bargiełowski. Nikodem, Włodzimierz Press. Maria Zberet, Hanna Dunowska. Łazarz, Tomasz Zalicki. Maria z Betanii, Zuzanna Lipiec. Marta, Katarzyna Żak. Ślepiec, Witold Pyrkosz. Kupiec, Marek Frąckowiak. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja Andrzeja Złomskiego. Reżyseria Wojciecha Markiewicza. Teatr Polskiego Radia przedstawił Tajemnica Królestwa według powieści Miki Waltari. Adaptacja Ewy Stockiej-Kalinowskiej. Podajemy obsadę. Marek Nemezjusz, Marek Bargiełowski. Filon, Jacek Rozenek. Setnik, Tomasz Marzecki. Piłat, Krzysztof Wakuliński. Klaudia, Elżbieta Kijowska. Oraz Andrzej Dąbrowski, Marek Prałat, Michał Jarmicki i Tomasz Zięcik. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko. Realizacja Andrzeja Złomskiego. Reżyseria Wojciecha Markiewicza.